Green screen. A po co to komu? Panie, idź pan w... No i stało się. Przyszedł. No. Przyszedł właśnie do mnie green screen. Właśnie sobie go teraz rozpakujemy. Zobaczymy, co jest w środku. Podejrzewam, że to nie będzie najlepsza jakość wykonania. Koszt tego zestawu mnie wyniósł tutaj 120 zł z przesyłką, także stosunkowo niewiele. 100 zł gdzieś tak w granicach, coś koło tego. Sam green screen na Allegro. Poniżej w opisie macie link. Możecie sobie obczaić. A ja zabieram się do rozpakowania. Dobra, przejdźmy do tego, co jest w zestawie. Utniemy sobie tutaj z jednej strony folię i zobaczymy za chwilę, co tam się kryje w środku. Za chwilę wszystko się okaże, moi drodzy. Zobaczymy, czy warto było wydać te 120 zł, czy być może lepiej trochę było dołożyć. Rozmiar tego setboxa to jest, jak się nie mylę, 160 cm. Dobra, już się tutaj coś pokazuje. Widzę, że trzeba delikatnie. Bo już tutaj już się nam pojawił green screen. I szczerze mówiąc, pierwsze wrażenie tak tutaj przez folię wcale nie jest takie złe. No ale za chwilę wszystko wyjdzie w praniu i wtedy będzie można ocenić, czy warto było wydać te pieniążki, czy lepiej było dołożyć. Spróbuję go otworzyć tak po długości. Być może uda się to zrobić w ten sposób, żeby nic tutaj nie uszkodzić. Dobra, zarzucę sobie go tutaj. Może być w ten sposób. Dobra, tutaj sobie możemy już odhaczyć i całość być może wyjąć. O ile nam na to pozwoli folia, ale raczej nie. Jeszcze trzeba dalej sobie pociąć. Więc sobie potniemy dalej. Troszeczkę pomożemy palcami. Dobra, folię sobie możemy rzucić na bok już. No i cóż, mamy tutaj znowu folię, tak. Znowu mamy tutaj, widać, tasiemkę, dlatego ja sobie ją też rozetnę i później będziemy badać każdy element po kolei. Raz, dwa, trzy. Więc tak, tutaj mamy nóżki na pewno. Okej, przełączyłem was w szeroki kąt. Wszystko to powinno lepiej być teraz widoczne. Szkoda, że wcześniej na to nie wpadłem, no ale cóż. W sumie najważniejsze dopiero teraz będzie. Więc tak. Green screena może zostawimy na koniec. A w tym momencie zajmiemy się tym kartonem. Tam podejrzewam, jest sobie stelaż. Jeśli mnie zagłusza taśma, to przepraszam. A może tak być, chociaż zauważyłem, że ten mikrofon, który... By the way, był już recenzowany. Całkiem nieźle się spisuje. Całkiem nieźle zbiera te szumy wszystkie i sobie je wyrzuca z nagrania. Muszę wstać, żeby tutaj nic nie uszkodzić, a już widzę, tutaj coś goni luzem. Mamy ściereczkę na pewno. Mamy dwa klipsy. Jest ściereczka z logiem, w tym przypadku Eltek, czyli firmy, z której sobie nabyłem właśnie green screena, więc to sobie możemy na razie dać na bok.
I mamy też tam paragon, który, jakby mi ktoś nie wierzył, zawiera cenę, dokładnie 119 zł. Więc tak jak mówiłem, jest to bardzo mała kwota, a zaraz się okaże, czy było warto. I teraz tak zerkam, jak to otworzyć. I szczerze mówiąc, chyba wcale to nie będzie takie proste, bo nie widzę tutaj. Dobra, czyli musimy coś. Aha, dobra. Fail. O tym nie pomyślałem. Ale to być może dlatego, że nie otwieram zbyt często tak dużych paczek. Okej, okay. Mamy stelaż jeden. Nie wiem, czy on tak tylko delikatnie się wysuwa? Nie, raczej nie. Na pewno pójdzie dalej. Ale okej. Okay. On był w takiej folii i zapewne dalej będzie drugi. Okej, mamy drugą nogę. Na razie ją postawimy. I. Kurczę, coś tam jest, nie wiem, czy to też folia jest jakaś, ale raczej tak. Tak, tylko folia tam prawdopodobnie została, więc to dajemy na bok. Następnie, tutaj mamy rurki, które, jak się nie mylę, służą do zamocowania tutaj naszego zestawu. Więc sobie też rozpakujemy. Są one dość z takiego lekkiego stopu metalu wykonane. Ale to w sumie green screen dużo jakoś strasznie nie waży, więc tutaj się nie ma też co dziwić. Ok, postanowiłem, że przeniosę się teraz ze sprzętem, bo jednak na łóżku mało miejsca tam troszkę miałem. Więc zdziałamy wszystko teraz tu. Rozpakujemy sobie już sam produkt, który, mam nadzieję, nie został uszkodzony przez ten mój nóż podczas otwierania. Ale może akurat mieliśmy szczęście tym razem i wszystko będzie git. I teraz tak pewnie nic nie widzicie w kamerze. No i co? Całość wygląda na to, jest spoko. W środku, jak widać, jest jakaś tuba, jak w papierze toaletowym. Ale co mnie martwi, to to, że tu jest troszkę pozaginany ten green screen. Więc albo kurierzy za bardzo nie dbali o paczkę, bo tutaj już jest dobrze, albo po prostu było źle spakowane, czy coś takiego. I postaram się w tym momencie pośród tych wszystkich kabli zmontować stelaż. Nie wiem, czy on już jest gotów do pracy. A w ten sposób, patrzcie, jaki patent. Czadzie. Dobra, więc stawiamy najwyżej, jak się da, chyba, albo i nie. Dajcie mi chwilę namysłu, bo jak to zamontuję najwyżej, jak się da, to będę miał problem z nałożeniem już samego green screena, chyba. Coś mi się wydaje. Więc co, pierwsze może sobie postawmy to. Teraz sobie ewentualnie sprawdzę, jak te rurki się tutaj zakłada. One są po prostu chyba na wcisk. Tak czy nie tak? Mam z jednej strony, więc teraz sobie to przesuńmy na bok. I teraz powinna wejść. Czy
to jest, ma jakieś znaczenie z której strony, ja to teraz mało, że nie ma raczej. Ma czy nie ma? Nie ma. Chyba. Okej, okay, mamy mikrofonę. Więc w tym momencie cały czas będzie mogło. Jeden teraz, ja już mam. Dobra, więc teraz pozostało nam prawdopodobnie tutaj dokręcić nóżkę, żeby stała stabilnie. Ok, w tym momencie już się powinna nic nie rozkładać. To samo robimy z drugą. No jak widzicie, nie jest to takie proste, jakby się mogło wydawać. No, jak widzicie, green screen już stoi. Tylko teraz właśnie mam dylemat, czy z której strony go powinienem był rozwijać. I kurde, nie wiem. Wygląda na to, że z tamtej strony. Ok, czyli tym miłym akcentem już kończę ten film. Jeszcze wam pewnie rzucę jakiś tutaj efekt, w sensie, że za mną nie będzie tła, ale to za chwilę. Albo w sumie, albo nie w sumie. Nie, dobra. Nie, nic. Tego nie było. Green screen całkiem ok, tylko te zapinki takie trochę słabej jakości, już jedną zgubiłem. Metalową tutaj część, więc będę musiał sobie i tak coś wykombinować. Ale ogólne wrażenie jest bardzo, bardzo dobre i jestem ciekawy, jak się spisze sprzęt, a raczej green screen w edycji, bo jak wiemy, to służy w głównej mierze do edycji właśnie filmów. Mordują kury za oknem. To nic. Dobra. To jeśli wam się podobał, zostawcie lajka, możecie kliknąć suba i napisać komentarz. Także co, to wszystko. Dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się. Siema. Yo, yo, yo. Test nowego green screena i bliskiego, przybliżonego kadru z obiektywu. Dlatego testujemy. Wróciłem teraz do tyłu coś tam i jakoś to tam wygląda, nie?